Cześć, witam Was w kolejnych ulubieńcach. Przepraszam, że tak późno, bo niestety przeziębienie, które złapało mnie w święta, tak bardzo się do mnie przywiązało, że no, nie chciało mnie puścić aż do teraz. Jeszcze troszkę mnie trzyma, ale już jest ok. Dlatego ulubieńcy grudnia pojawiają się troszkę później, ale są. I dzisiaj pokażę Wam kosmetyki, które podbiły moje serducha w grudniu. Kosmetyki w większości pielęgnacyjne, u mnie nowość, ale jak dla mnie najlepsze. Zacznę od takiego, no nawet nie kosmetyku, bardziej gadżetu. Jest to materac i chciałam już Wam o tym powiedzieć. Co miesiąc się za to zabieram i zawsze o tym zapominam, ponieważ no nie mam tego przy sobie. Jest to materac, który zakupiłam już z pół roku temu w Jysku, w Jysku. Materac z tej takiej pianki termoaktywnej, która zachowuje kształt ciała, taki cieniutki. I poleciła mi go moja znajoma, której bardzo dziękuję, ponieważ no, słuchałam moich skarg na temat bólu kręgosłupa. Tak, niestety cierpię z powodu bólu kręgosłupa i to takich dosyć konkretnych, bo i odcinku szyjnego i lędźwiowego z racji pracy zawodu, lędźwiowy z racji pracy masażystki w salonie spa i ogólnie tych wszystkich zabiegów na twarz, zabiegów na ciało, pozycja schylona i tam się wyprostował kręgosłup, co jest oczywiście również skrzywieniem. I szyjny z racji znowu malowania, czyli ciągłej takiej pozycji lub siedzenia przed komputerem. I ten materac uratował po prostu mój kręgosłup na tyle, że jestem w stanie wstawać z łóżka i to naprawdę wypoczęta, nic mnie nie boli, bardzo rzadko mnie może boli zaraz po wstaniu, jest mi o wiele łatwiej, o wiele lepiej, więc chciałam Wam o tym powiedzieć, ale co miesiąc po prostu o tym zapominam. Dlatego już Wam mówię, on normalnie kosztuje około 700 zł, ale ja go kupiłam na promocji, gdzie był za połowę ceny i naprawdę Wam go polecam. Nie jest to mały wydatek, ale możecie go nałożyć na swój materac, jaki macie, a takie materace bardzo dobre same w sobie, one kosztują 2 do 3 tysięcy, to są naprawdę ogromne koszta, a tutaj tylko taka nakładka, a już może wiele zdziałać, więc chciałam o tym Wam wspomnieć. Teraz kosmetyki pielęgnacyjne. Zabieg AA, laser rozjaśniający. Ten zabieg, jest to jednorazowy zabieg, ale jest świetny, przynajmniej w moim przypadku się sprawdził. Parę miesięcy temu, chyba to już było parę miesięcy temu, wybrałam się do mojego salonu kosmetycznego Medea na zabieg kwasami, takimi konkretnymi i byłam bardzo, bardzo zadowolona, ale niestety z racji mojej pracy nie byłam w stanie pójść na drugą serię i trzecią serię, która była potrzebna. No niestety, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w najbliższym czasie jakoś czas zagospodarować i wybrać się na kolejny zabieg. Więc później chciałam jeszcze ten efekt tak jakby przyciągnąć i złuszczać się dalej, rozjaśniać troszkę te przebarwienia, które mam. Niewielkie, ale są i mnie denerwują. I ten zabieg naprawdę fajnie sobie poradził. Moja skóra, która jeszcze się złuszczała, powiedzmy po miesiącu po zabiegu kwasami, jeszcze dochodziła do siebie, to zrobiłam sobie ten zabieg i bardzo mi się spodobał. I jest to zabieg składający się z trzech etapów. Głęboki peeling, później aktywna maska i krem zakończający zabieg. Ta maska jest wprowadzana ruchami masażu, który macie tutaj w instrukcji obsługi. Telefon mi dzwoni, mam nadzieję, że nie słyszycie tego wibrowania. Te masaże klasyczne, klasyczny masaż twarzy. Zostawiacie na 15 minut, później kończycie nakładając krem i efekt, zabieg jest gotowy.
I tą maseczkę, ten zabieg, on kosztuje 7 zł niecałe, 6 czymś, można kupić w Rossmanie, polecam naprawdę. Nie twierdzę, że u każdego się sprawdzi, ale u mnie się sprawdził. Bardzo fajnie działa, już mam chyba trzecie opakowanie, bo co jakiś czas sobie robię ten zabieg i wiem, że jeszcze po niego sięgnę, więc naprawdę fajna sprawa. Następny pielęgnacyjny kosmetyk to jest u mnie coś w miarę powiedzmy nowego, ale w fajnej okazyjnej cenie. W Biedronce płyn micelarny Vevi Swiss. Przepraszam, no to moje przeziębienie właśnie. Mogę zacząć tracić głos, przepraszam. 2 w 1, woda micelarna i tonik. Bardzo przyjemny, bo nie podrażnia, a fajnie zmywa makijaż. Nic po prostu nie czuję, żadnego pieczenia, żadnego mrowienia na skórze. Bardzo, bardzo przyjemny. Nie kosztował dużo. Nie pamiętam teraz ile, ale wydaje mi się, że 7-8 zł. Nie wiem, mogę się mylić. Dajcie znać, jeżeli pamiętacie cenę. Ale mi się bardzo spodobał. Kupiłam sobie jeszcze taką większe opakowanie tego klasycznego, biedronkowego płynu micelarnego, który bardzo, bardzo lubię, ale ten też jest całkiem fajny, więc bardzo mi się spodobał. Następny pielęgnacyjny kosmetyk to żel, taka maseczka pod oczy z Planet Spa firmy Avon. Naprawdę bardzo przyjemne. Nakładam go wieczorem, jak idę spać, i nakładam go pod makijaż i nic się nie roluje, nic się nie dzieje. Naprawdę bardzo fajnie się łączy z makijażem. Rewitalizująco wygładzający żel do pielęgnacji okolic oczu z ekstraktem czarnego kawioru. Naprawdę fajne, tym bardziej, że nie kosztuje dużo i widzę, że moje tutaj zmarszczki mimiczne, które niestety są, się zmniejszają. Skóra jest bardziej ujędrniona, napięta pod oczami, więc naprawdę działa, u mnie się sprawdził. I ostatnie kosmetyki, są to już kosmetyki kolorowe. Moja miłość, Anastasia Beverly Hills. Pomada do brwi, mam właśnie wykonany nią ten makijaż brwi. Ten makijaż oczywiście będzie, nie wiem czy to już wspominałam, ale będzie do końca tego tygodnia, mam nadzieję, może w niedzielę, bo jeszcze za chwilę nagrywam dla Was ulubieńców roku 2015, więc najpierw ci ulubieńcy, później ulubieńcy całego roku. I ten makijaż, który mam na sobie. Pomada Anastasia Beverly Hills w odcieniu Taupe. Jest świetna, bardzo, bardzo mi się podoba. I kontur kit, zestaw do modelowania twarzy. Light to medium. No widzicie, już zaczynam tracić głos, muszę mówić szybciej. Przepraszam. Kontur kit, jasne odcienie do średnich. Naprawdę świetne dla osób o jasnej karnacji, a szczególnie dla blondynek i osób o takiej rudej urodzie, jeśli tak to można nazwać. Więc super, super sprawa, tym bardziej, że opakowanie jest genialne, jest bardzo lekkie, kartonikowe, nic się z nim dzieje, ładnie wygląda. A same odcienie można zmieniać, jeżeli Wam się kończy, to wyciągacie i kupujecie tylko wkład, co jest bardziej oszczędne, bo ta paletka nie jest tania, nie powiem Wam dokładnie, ale ponad 200 zł. I to już jest mój ostatni ulubieniec. W tym miesiącu, w grudniu, podbiły moje serce te kosmetyki. Dajcie znać, jeżeli macie któreś z tych kosmetyków, czy używaliście, czy jesteście zadowoleni. Tak jak Wam mówię, zawsze kosmetyki pielęgnacyjne ciężko jest ocenić. Ja mówię na podstawie swoich odczuć, mojej skóry. Każda skóra jest inna, więc pamiętajcie o tym. No, u mnie się sprawdziły wszystkie te kosmetyki i są to moi ulubieńcy. Żegnam się z Wami i widzimy się w następnym filmiku, czyli w ulubieńcach całego roku. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i do zobaczenia. Cześć!